Zyziu reżyserował Heroldy. Może mieliśmy wtedy po 16-17 lat. Ja mam trochę młodszą od Zyzia, przyznaję się. Ale i tak byłam większa, byłam kolumbryniasta w stosunku do niego. I zaś Zyziu tak obserwuje mnie, obserwuje. Mówi, słuchaj, jak wreszcie nie zaczniesz chodzić, poruszać się, to będziesz źdźbłem w moim oku. Tak się złożyło, że kilka lat później wylądowałam po wypadku na wózku inwalidzkim. I do dzisiaj to, że chodzę, że potem przez 20 lat jeszcze uczyłam tańca, to była Zyzia zasługa. To on mnie, że tak powiem, zdopingował, on mnie zmusił do tego, żebym zaczęła ruszać nogami, żebym zaczęła ruszać się w ogóle, bo ja mam z niej zamiarę. Przekonuj, że gra, że z pieszczych ma cicho.
życie ten duch Zygmunta cały czas był z nami, jest i będzie na każdym spektaklu. Jeśli Państwo dojrzeli ten skromny tutaj strój, kto był na naszym 50-leciu, pamiętam, w tym stroju właśnie szalał na scenie Zyziu Kataryniarz. I chcielibyśmy zakończyć ten nasz spektakl, to ładne widowisko, mam nadzieję, że podobało się. I zakończyć się nasz spektakl w pamięci Zyzia Zdanowicza piosenką, w której właśnie on szalał. Zaśpiewajmy wszyscy razem Złotą Pieścią.